Cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w takim filmie z okazji 3 lat mojej działalności na YouTube. To film specjalny. I będzie to taki film wspominkowo-podziękowaniowy, ponieważ chciałabym tutaj wspomnieć też może o moich początkach na YouTubie, bo kiedyś wspominałam o tym, natomiast wydaje mi się, że mam kilku nowych widzów, którzy może niekoniecznie te historie znają, a pomyślałam, że przy okazji takiego vloga no to coś tam wspomnę o moich początkach i przede wszystkim chciałabym podziękować Wam widzom, bo bez Was praktycznie ten kanał by nie istniał. I jeszcze paru, że tak powiem, bardziej wyjątkowym osobom, których chciałabym wymienić z ników i które powiedzmy bardziej przyczyniły się do rozwoju mojego kanału albo po prostu są to fajni ludzie, z którymi fajnie mi się rozmawiało i fajnie było ich poznać. Także to i jeszcze na koniec parę informacji. To dopiero na koniec. Mam nadzieję, że dotrwacie do tego momentu. Jeśli nie, no to postaram się jeszcze takie informacje wypisać w opisie filmu, żebyście nie musieli, jeżeli nie chcecie oglądać tego filmu, to żeby był jakiś odnośnik do tego. No dobrze, to może zacznijmy od początku. Od momentu, kiedy zaczęłam nagrywać, albo może jeszcze cofnijmy się trochę w czasie, do momentu, kiedy nie zaczęłam nagrywać. Skąd w ogóle się dowiedziałam o Zagrajmy Wy? Przede wszystkim kiedyś lubiłam na YouTubie szukać przejść poszczególnych gier, w które niekoniecznie chciałam zagrać, niekoniecznie mnie do nich ciągnęło. Natomiast chciałam poznać w jakiś sposób fabułę albo zapoznać się z nimi może jakoś bardziej. Też nie zawsze miałam kasę na wszystkie gry, które chciałam, więc przeszukiwałam YouTube w poszukiwaniu właśnie takich przejść, walkthrough, które by mi przybliżyły powiedzmy w miarę, nie wiem, gameplay, fabułę i ogólnie daną grę. No i szukałam tak głównie horrorów, bo w horrory raczej nie grywałam i raczej nie grywam. Z czasem się zdarzają jakieś tam wyjątki, ale raczej nie jest to mój ulubiony gatunek. No i znajdowałam jakieś tam angielskie, amerykańskie przejścia, a potem natrafiłam właśnie na Let's Play. Oczywiście po angielsku. Pomyślałam, że to jest no świetna sprawa. Tak się obracam, bo są dźwięki tła, ale pewnie je wyciszę, więc nie będziecie ich słyszeć. Haha. W każdym razie znalazłam pierwsze let's play'e po angielsku i byłam zauroczona, bo nie dość, że miałam możliwość zapoznać się z grą, to jeszcze mogłam w tym czasie posłuchać jakiegoś miłego komentarza, często zabawnego, i no, który umilał mi czas jeszcze, nie wiem, oglądania tej gry. To było dla mnie wyjątkowe. I potem, że tak powiem, się wciągnęłam, zaczęłam więcej tego oglądać, aż w końcu natrafiłam na Zagrajmy Wy po polsku, bo nie wiedziałam, że w ogóle tak się to tłumaczy, że Zagrajmy Wy, albo Gramy Wy, albo nie wiem, są różne tłumaczenia i różnie to ludzie nazywają, ale zaczęło się, myślę, od Zagrajmy Wy. Na pierwsze filmy, na jakie natrafiłam na YouTube od polskich Zagrajmerów, to były filmy od Bungo21, pamiętam. I pamiętam, że to był Silent Hill. I pamiętam, że bardzo się wciągnęłam, bo mimo, że gra mnie przerażała, to komentarz jego był tak niesamowicie zabawny, tak, nie wiem, fantazyjny, że no nie sądziłam, że w ogóle tak można komentować grę i że no nie wiem, wychodzi z tego coś tak fajnego. I wiem, że zresztą do dzisiaj oglądam Bunka. I mimo, że w tamtych czasach uważam, że no
wychodziło mu to lepiej, to teraz też nie jest źle i nadal się to z przyjemnością ogląda, coś takiego. Potem natrafiłam na jeszcze kilku innych zagrajmiarów, ale to może jeszcze będę mówić przy okazji podziękowań. Natomiast ja zaczęłam nagrywać w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że no kurczę, w końcu też gram w gry, jestem dziewczyną. Dziewczyny w tych czasach, kiedy ja zaczynałam, to raczej ciężko było trafić. Była jedna, o której też wspomnę podziękowania, więc to tak powiem trochę później. Ale nie było tych dziewczyn zbyt dużo i pomyślałam, że kurczę, spróbuję się, zobaczę jak mi to wyjdzie, czy... Bo też zauważałam, że nie wiem, w trakcie mojej gry, jak sobie sama grałam dla siebie, to też wtrącałam, nie wiem, gadałam do monitora sama do siebie albo do postaci, którą kierowałam. Więc uznałam, że nie wiem, może być śmiesznie, może kogoś to zainteresuje, może ktoś będzie chciał to oglądać. I przy okazji trochę się przełamię, bo jestem osobą nieśmiałą, jak już kilkakrotnie wspominałam. Nagrywanie czegokolwiek do internetu i poddanie tego krytyce, no, trochę mnie przerażało. Natomiast chciałam sprawdzić, czy dam sobie z tym radę. Więc pierwszym filmem, który wrzuciłam na YouTube, który właśnie ukazał się 28 listopada 2009 roku, bajże, tak, to był właśnie film z Mirror's Edge i tak jak mówię, chciałam się sprawdzić, zobaczyć, co z tego wyjdzie. No i przyjęło się to całkiem miło, jeżeli dobrze to pamiętam. No bo wiecie, 3 lata to jest jednak kawałek czasu. To było wrzucone jeszcze na moje pierwsze konto, nie zapominaj K666. No i mimo, że miałam bardzo duże problemy z nagrywaniem, miałam wtedy jeszcze starszy komputer, miałam Windows XP, ciężko było Frapsa ustawić, ciężko było z moim mikrofonem, z słuchawkami, który był po prostu tak badziewny, że masakra. Nie wiem, pomimo badziewnej jakości dźwięku, mimo że gry praktycznie w ogóle nie było słychać, to ludzie to zaczęli oglądać, to wy to zaczęliście oglądać. I wow, to mnie po prostu zaskakuje do dzisiaj, jak to w ogóle jest możliwe, no bo w dzisiejszych czasach już jak jest tyle zagrajmerów na YouTubie, to jednak trzeba mieć te materiały w miarę dobrej jakości jeszcze, żeby się wyróżniały, żeby zostały zauważone po prostu. Natomiast moje zostały zauważone dość szybko i naprawdę miło je przyjęliście. I myślę, że teraz zrobimy taki mały odnośnik, przypomnimy sobie, jak to było na początku, czyli mój pierwszy film z Mirror's Edge. Ostrzegam, że jest naprawdę kiepskiej jakości. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj proponuję, żebyśmy zagrali w Mirror's Edge. Jest to gra dość oryginalna, ale i zarazem kontrowersyjna, bo nie mieści się w żadnych specjalnych ramach gatunkowych. Ale jak dla mnie jest to gra genialna i mogłoby być takich więcej. Proszę się nie wzburzać, bo ja lubię niską trudność i mnie to nie przeszkadza. Jak wam przeszkadza, to nie musicie oglądać. Okej, okay, pierwsze, przez co przechodzimy, to trening. Najpierw kilka słów wyjaśnienia. Kiedy przechodziłam grę po raz pierwszy, nie miałam włączonej siatki, czyli tego białego punktu pośrodku ekranu. Jednak po pierwszym przejściu gry zdecydowałam, że tak jest łatwiej zorientować się, więc tak zostawiłam.
Nie mam włączonego wzroku sprintera. Mam nadzieję, że nie zgubię się po drodze. A jak tak, to trudno. Dobra. Spacja. F. Tab. No, przy treningu oczywiście ten wzrok sprintera tak czy siak jest. No to dawaj. Ups. Między oczy i nie żyjesz. Okej, okay, i takie były moje początki. No cóż, nic w sumie nadzwyczajnego. Ale możecie się teraz pośmiać z moich początków, bo brzmiałam tam naprawdę dziwnie i byłam tak masakrycznie zestresowana nagrywając ten pierwszy film, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. W każdym razie moja historia na YouTube jest, no nie powiem dość, nie powiem, że jest jakaś bogata, jakaś ekscytująca czy coś takiego, no ale trochę się działo w tym YouTube'owym życiu. Miałam 3 konta, tak? Jeżeli ktoś jeszcze pamięta ten czas moich 3 kont, masakra, wiem, że się wkurzaliście niesamowicie, jak przechodziłam z jednego konta na drugie. Ale to był problem, ponieważ na pierwszym koncie Niezapominajka 666 miałam problem z prawami autorskimi i to naprawdę no, dość poważny problem, bo miałam tam 2 ostrzeżenia i za 3 ostrzeżeniem konto by poszło out. I to było głupie, bo wrzucałam na, właśnie jeszcze zanim zaczęłam Zagrajmy Wy, wrzucałam na moje konto takie filmy nagrane z kabaretów, na którym byłam. Kabaretu jednego, na którym byłam. I po prostu przyczepili się z prawami autorskimi, że nie można było tego nagrywać, wiecie, więc... że tak powiem, potem był problem. Potem było jakieś drugie ostrzeżenie za chyba muzykę gdzieś i no i niestety było... No i potem był problem z uzyskaniem partnerstwa na to konto, więc się przeniosłam na Niezapominajkę 6000, która już nie istnieje, tylko to już niestety zostało skasowane. No i... Potem też wynikły problemy, bo miałam partnerstwo z Iriką, jeśli ktoś jeszcze pamięta, czasy pomarańczki, na którą łapało się dość sporo youtuberów. Też były problemy z odłączeniem się od tego partnera, więc znowu na 3 konto. I teraz to 3 konto, mam nadzieję, że jest ostatnim kontem, naprawdę, bo już mi się nie chciało tworzyć nowych kont, przenosić filmów i tak dalej. Bo to jest jednak kłopotliwe. No, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. I cóż, i myślę, że tu moją historię bym zakończyła, bo w sumie nic jakoś specjalnie więcej nie mam do powiedzenia, a przejdziemy teraz do podziękowań takich bardziej imiennych, imiennonikowych właściwie. Dobrze, więc teraz krótkie podziękowania. No, przede wszystkim chciałabym podziękować Wam widzom, to już chyba robię 3 raz w ciągu tego vloga, bo w sumie jesteście najważniejsi, bo gdyby nie Wy, gdybyście nie zauważyli moich filmów, nie oglądali ich, no to nie byłoby mnie tutaj. W każdym razie podziękowania przede wszystkim należą się Wam. A teraz jeszcze parę osób, które, tak jak mówiłam na początku, przyczyniły się w jakiś sposób do rozreklamowania kanału, rozwoju i powiedzmy, albo powiedzmy, są to fajni ludzie po prostu. Bo czemu by nie podziękować fajnym ludziom? Na YouTubie są fajni ludzie, tak.
Tak, znowu się będę wspomagać kartką, bo nie chciałabym nikogo pominąć, więc to tak. I tak, najpierw chciałabym wymienić parę osób, z którymi przynajmniej nie z wszystkimi miałam okazję rozmawiać tak powiedzmy bliżej, czy głosowo, czy coś takiego. Więc tak, pierwszą osobą, której chciałabym podziękować, jest oczywiście Bunko21, który na samym początku mojej działalności mnie polecał i robił to zarówno w filmie, jak i potem na swoim kanale. Zresztą chyba teraz też mam mnie polecanych, więc dziękuję Ci bardzo, bo tak naprawdę bardzo dużo mi dało to, że mnie poleciłeś i że więcej osób zauważyło mój kanał. Mimo, że wtedy i tak leciały naprawdę liczby widzów bardzo szybko do góry, co mnie naprawdę szokowało i nie nadążałam z robieniem filmów specjalnych, bo chciałam co 100 widzów. No a to tak wychodziło, że dość szybko to szło. Także dzięki wielkie. Więc kolejnym osobom, którym chciałabym podziękować, jest tak, CDTZO, z którym miałam okazję zagrać w Left 4 Dead, dzięki wielkie. Na początku też mnie polecałeś i jestem Ci za to wdzięczna. No i miło mi było, że w ogóle mieliśmy okazję razem zagrać, bo swego czasu dość często oglądałam Twoje filmy. Niestety obecnie nie mam aż tyle czasu i po prostu nie oglądam zbyt często, ale pamiętam o Tobie i no nie wiem, i dziękuję po prostu dziękuję. Kolejnymi osobami, tak, Człowiek z Vision, którego oglądałam też swego czasu i który też swego czasu mnie polecał, także dzięki wielkie. Menogame, chyba tak to powinnam czytać, którego też znam z dawnych czasów. On obecnie też dalej kręci, miał dość dużą przerwę, także, ale teraz wrócił i też jestem na bieżąco z filmami. Ale przede wszystkim dziękuję, bo też swego czasu mnie polecałeś, chyba nadal mnie polecasz, także dzięki wielkie. Kolejną osobą jest dziewczyna, która już niestety wycofała się z YouTube'a. Kiedyś swego czasu dość często nagrywała i była jedną z tych pierwszych dziewczyn, które też nagrywały na YouTube'a i powiedzmy, która mnie zauważyła też. Panczak84, tak jak mówię, nick już praktycznie nieistniejący, bo już chyba nie ma tego konta, ale było mi miło oglądać jej filmy i dziękuję Ci również za to, że byłaś przez jakiś czas na tym YouTubie i nie byłam sama. Tak, kolejną osobą Witchhaven, którego tak, aż tak dobrze nie znałam, natomiast on zna się z Panczak, więc siłą rzeczy gdzieś tam się przewijali. Teraz ostatnio też gdzieś tam wrzucał jakieś komentarze do mnie czy wiadomości, także nie wiem, dziękuję, że jesteś miłym człowiekiem, bo czy mnie polecałeś, to ja nie wiem, chyba nie, ale mimo wszystko dzięki. I tak, Karolek95, który też swego czasu mnie polecał, zresztą ja chyba go też polecałam i wybacz, nie oglądam Cię już teraz, ale mimo wszystko dziękuję Ci za tamte czasy i no nie wiem, też, że jesteś fajnym człowiekiem, kurde, nie umiem podziękowywać, wybaczcie, ale tak na poważnie, dzięki wielkie, naprawdę. Kolejną osobą jest Meszpier, który już niestety się na razie wycofał z YouTube'a, nie wiem o co tam chodzi, w każdym razie ma skasowane filmy, albo przełączył je na prywatne, w każdym razie nie ma tam nic i
Ale mimo wszystko dziękuję, bo również mnie polecałeś i ja chyba Ciebie też polecam. Wszystko wymiata. I dziękuję również... teraz, nie umiem wymówić tego niku, więc przepraszam, jeżeli coś przekręcę. Hati de Managarmer... Przepraszam, ale po prostu to jest tak ciężki nick. Poprzedni twój nick był o wiele łatwiejszy do zapamiętania. Ragnarok. Tak, jeżeli ktoś zna Ragnaroka z pierwszego konta, no to wie, o kogo mi chodzi. Ogólnie chyba lepiej mówić skrótem Hati. Więc Hati, dziękuję Ci za również polecanie mnie wcześniej, za... nie wiem, za to, że w ogóle zawsze byłeś dla mnie miły i... wymienialiśmy się kilkoma wiadomościami. Także dzięki. Okej. To strasznie wolno idzie, coś mi się zdaje. W każdym razie teraz przejdźmy jeszcze do osób, z którymi powiedzmy miałam okazję zagrać. Z którymi miałam okazję więcej zagrać. Może zacznijmy od osoby, z którą miałam okazję pierwszy raz zagrać. Miałam okazję w ogóle rozmawiać na Skype'ie i była to pierwsza osoba, z którą rozmawiałam na Skype'ie tak z osób obcych, nie z rodziny czy przyjaciół czy coś takiego, tylko osób poznanych na YouTubie. Było to dla mnie wcześniej nie do przeskoczenia. Zdarzały się rozmowy z ludźmi obcymi, ale po ówczesnych, że tak powiem, długich rozmowach mailowych, także mniej więcej się zapoznawałam z tymi osobami, natomiast ta osoba, której chcę podziękować, jest osobą, że tak powiem, z którą pierwszy raz rozmawiałam na Skype'ie, która była mi prawie zupełnie obca. Także wspominam tu o Esgarocie, tak. Esgarot, wielkie dzięki za to, że miałam okazję z Tobą zagrać, za to, że byłaś właściwie pierwszą osobą, z którą miałam okazję zagrać w Minecrafta na multi i jakąś mapę. To była chyba mapa Adventure. Tak, myślę, że możemy sobie potem poprzypominać troszeczkę z tych czasów. Natomiast jeszcze zanim to właśnie chciałabym podziękować, już to mówię drugi raz. Tak. Wybacz, jestem zestresowana. W każdym razie dziękuję Ci nie tylko za grę, za wspólne rozmowy, za wsparcie, za to, że byłeś. I naprawdę jesteś super osobą i życzę Ci wszystkiego najlepszego, żeby Twój kanał też się mocno rozwijał na szybkich obrotach. No to myślę, że możemy sobie przypomnieć, jak to było. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z typu Minecraft Escape. Tym razem jest to mapa Adventure, a nie Escape. Gra ze mną Ania, czyli Niezapominajka. No, cześć wszystkim. Ona też będzie nagrywała, w razie jakby coś się popsuło. Ja jestem Esgarot i mapa nazywa się Wizard Burgmund. Ale robi się ciemno, więc... No. Scheatować. Więc ruszajmy na podwój. Dawaj, skrzynia. Notatka 1. Papier. Notatka papieru. Torcza? Masz, dam ci torcza. Okej, nie ten przycisk. R. No. Jednego. Jakiś ty szczodry. Wystarczy ci aż do końca mapy. No. Przydałoby się spawna zrobić. Buce! Znalazła buce! Yeah! To super. Ej, może jest jakieś tajne przejście, nie wiem. Nie, tu nic nie ma. Tylko woda. Co za nudy. WC i woda. I kartki. Pełno kartek. 10 kartek. To chyba robiło za papier toaletowy. Ja nie wiem, te zwierzęta minecraftowe aż się proszą, żeby je zabić. Co to było? Za tobą! A, nie przestraszysz mnie. To jest zombie. Jeszcze. Dawaj go mieczem. Jezu. Brawo. Ciemno tu. Kto ma więcej pochodni? Ja mam sporo. Ja mam 18. Ja 37.
No to co, to idź przodem. Wysyłasz mnie pierwszą na śmierć. Dzięki. O, wow! Ty jest spytę wysoko. Ale są drabinki. Jest na szczęście shift, który często ratuje. O. Zwaliłem się na sam dół. O Boże. Mam pół serduszka, ale bajer. Nadchodzą, nadchodzą. Słyszę oddechy creeperów. O Boże. Niam, 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 niam. Dobrze, drugą osobą, z którą też miałam dość okazji dość sporo grać i sporo rozmawiać, jest Kavirion z poprzedniego konta Pocisko Natal, tak pamiętam. Z Kavirionem mieliśmy okazję zarówno grywać w Minecrafta, jak i w Portal 2, który jest no, niedokończony w koopie. W każdym bądź razie Nie mówię, że nic nie nagrywałam z portala dwójki, więc nie szukajcie jakby co. W każdym razie też Ci dziękuję za to, że miałam okazję z Tobą grać i mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję zagrać. Pamiętam również czasy, kiedy stworzyłeś swój serwer w Minecrafcie i mnie zaprosiłeś na niego i grało tam parę osób. I było też bardzo fajnie, bardzo mile wspominam w ogóle czasy tego serwera i kurczę, była fajna ekipa, fajni ludzie i naprawdę przyjemnie się tam budowało, przyjemnie się tam grało. Szkoda, że już nie ma tego serwera, no ale cóż, bywa. Mimo wszystko dziękuję i za zaproszenie na tamten serwer i w ogóle za myślenie o mnie może w ten sposób, chociaż to dziwnie brzmi w każdym bądź razie. Dzięki wielkie. No, po prostu dziękuję. Tak, kolejnymi osobami, którym chciałam podziękować jest Paddy i Jaro, którzy zaprosili mnie ostatnio na ich serwer, dlatego teraz tam gram. Dzięki również za rozmowy, za granie wspólne, za zabawę, za nie wiem, Jara znałam już wcześniej. Chyba ma to samo konto, które miał wcześniej. Jaro Studio Company, zdaje się. Też swego czasu polecałam jego kanał na moim pierwszym koncie. No i którego znam praktycznie od tamtych czasów, chociaż nie miałam wtedy okazji, że tak powiem, rozmawiać z nim bliżej. Z nim, z Tobą. Powinnam się bardziej zwracać, tak wiem. Przepraszam, to jest takie zamieszane, wiecie, te emocje. W każdym razie dzięki za to, co wspomniałam. Za serwer, za wspólne granie, za polecanie również i ogólnie dziękuję. No i jeszcze chciałabym podziękować tak imiennie, nikogo właściwie. Mary Kate and Play, tak. W Mary Kate znalazłam bratnią duszę, moją siostrzyczkę kochaną, dlatego dziękuję w ogóle za możliwość poznania Cię, za to, że też miałam okazję z Tobą grać. Nadal mam okazję grać i mam nadzieję, że spędzimy wspólnie jeszcze wiele, nie wiem, wiele czasu na wspólnym graniu, wspólnych rozmowach i wspólnych zabawach, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tak, więc dziękuję. Okej, teraz postaram się trochę szybciej po prostu podziękować, że tak powiem, trochę bardziej zbiorowo, bo widzę, że to dość dużo zajmuje. Ja nie wiem, jak ja to potem pomontuję wszystko. Także tak. Tutaj również chciałabym podziękować osobom, z którymi grałam, z którymi okazję miałam rozmawiać. Chyba wszystkie osoby tutaj są, z którymi grałam. Chociaż nie. Jedna osoba nie jest. Z którą nie grałam, nie miałam okazji, ale też chciałam jej imiennie podziękować. Znaczy nikogo, imiennie, Boże, co mi to weszło. Czyli tak, przede wszystkim CTSG87, z którym też miałam okazję zagrać w Minecraft i który wielokrotnie mi pomagał.
Madzi, czyli Magdalena, Maria, Monika, tak. Chyba dobrze powiedziałam. Chciałabym też podziękować Morycowi, z którym bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało, nagrywało mapkę z piratami. Naprawdę było fajnie. Bardzo bym chciała podziękować Szantę, z którą okazję miałam grać nie tylko mapki, ale też naszą serię Lost Squares, która tak nie bardzo wypaliła niestety, została zawieszona, ale wielkie dzięki, że miałam okazję Cię poznać. Bardzo bym chciała podziękować Szuszurowi, z którym też miałam okazję zagrać na mapce Escape. I zresztą bardzo lubię Szuszurka. Także dzięki, że miałam okazję Cię poznać. Bardzo bym chciała podziękować Haremowi, czyli The World This Abaddon, zdaje się. Masz dziwny nick na YouTube. W każdym razie też wielkie dzięki. Nie wiem, za to, że też miałam okazję z Tobą rozmawiać, z Tobą grać, bo jesteś bardzo pozytywną osobą i bardzo Cię polubiłam. Chciałabym podziękować Unseen Playerowi. I tutaj jeden wyłam, ponieważ chciałabym podziękować tak Nikowo Wickowi 83, z którym nie miałam co prawda okazji zagrać, ale który bardzo się udzielał pod moimi filmami, zwłaszcza filmami z przygodówkami, był mi wielką pomocą i od którego mam grimater, także wielkie dzięki, że jesteś i że dzielimy tą wspólną pasję, zaangażowanie do, znaczy pasję do przygodówek, bo to jest fajna sprawa, przygodówki to fajna rzecz. Także bardzo bym chciała podziękować weteranowi 1985, z którym też miałam okazję grać i którego znałam już z reala, tak z życia rzeczywistego. Także dzięki. Dziękuję Shio z World of Shio za to, że też miałam okazję z nim zagrać, z Tobą zagrać i że zapraszałeś mnie na swój serwer. Wiem, przepraszam, nie bywam tam, ale byłam tam raz i jakoś nie miałam okazji się tak bliżej zaklimatyzować, bo potem się przeniosłam na serwer od Padiego i Jara i już nie mam za bardzo czasu, żeby tam grywać. Ale mimo wszystko dziękuję, że o mnie pomyślałeś i że mnie tam zaprosiłeś. Naprawdę, dziękuję. Tak? Chciałabym podziękować również Ksenka Lara. Tak, dziękuję również AfQuartX33. Tak, taki nick. Af, dziękuję. Też miałam okazję z Tobą pogrywać. Tak, dziękuję bardzo Sonemu, też miałam okazję zagrać i również polecałam chyba jego kanał swego czasu, jak nagrywał jeszcze z Minecrafta jakąś serię fabularną. Teraz już chyba nie nagrywa i nie wiem, czy będzie nagrywał. Możesz się wypowiedzieć, będziesz nagrywał, czy nie? Okej. Również chciałabym podziękować Miss Kremówce, z którą też grałam, Dusiowatej 666, z którą też grałam, miło mi. Aha, i na koniec Etren i Bizon, z którymi też miałam okazję grać, ale że tak powiem, dość wcześniej niż te osoby, które teraz wymieniałam. Nie wiem czemu na samym końcu, ale zresztą nie wiem, czy Etren ma jeszcze konto, tak samo Bizon. Się tam wycofywał z YouTube'a trochę, więc nie pamiętam i nie wiem obecnie, czy mają jeszcze konta na YouTubie. Zresztą parę tych osób może nie mieć konta. Ja podam, że tak powiem, linki do tych osób, które mają konto jeszcze na YouTubie i może będziecie zainteresowani, jeżeli tych osób oczywiście nie znacie. W każdym bądź razie możemy sobie jeszcze przypomnieć trochę nagrań ze wspólnych, nie wiem, escape'ów, mapek i tak dalej z osobami, które teraz wymieniłam, więc... Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej mapce Minecraft Escape. Tym razem gramy w czwórkę z Niezapominajką, CTSG i Etrenem. Cześć! Garot.
Cześć. I mapa nazywa się Five Chapters i ponoć jest mapą parkurową. Ale kaktus to jest, że jest problem. Musisz chwilę na nim postać. No nie pchaj się. Muszę. Czuję taką potrzebę pchania się na wszystkich. Potrzeby trzeba zaspokajać, zawsze mawiał mój dziad. Okej, okay, więc... Ja wiem, wiesz co? Trzeba jakoś doprowadzić te kulki gdzieś. Tak, dokładnie. Żeby iść tak, że jakby one chciały do nas przylecieć i je doprowadzić jakoś tym labiryntem tutaj, o. Tymi krętymi drogami wszystkich. No tu się jedna zatrzymała. Jakie to jest mega dziwne. Okej, okay. Serio, takich zagadek się nie widuje codziennie. Ej, one tu przyleciały do mnie. Nie, jeszcze nie, czekaj, są. Jak na smyczy dzieci ty. No. W ogóle co ja mówię dzieci na smyczy, Boże. Gdzie mam dalej iść? Okay. Ja się zastanawiam, czy my tej dźwigni nie możemy stąd wziąć, bo tutaj jest napisane na tej tabliczce, że ktoś tu złamał rękę. No to dlatego chyba, że przeciągamy te dźwignie ciągle w dół i w górę, bo to jest taki typowy nawyk minecraftowy. Tak. Chociaż zaraz zobaczymy. Któregoś dnia poszedł do Pillar of the North. Nie wiem, co to jest Pillar of the North. Zaraz, co się dzieje? Co się dzieje? Nie, nie, nic, czytaj sobie, my posiedzimy. A, super, no. Okej. Okay. Dobra. Ekstra. Dobra, sens tematu. Dungo poszedł do Pillar of the North. Okej, jakiś tam osiągnięcie zdobyte. Przyciągasz. To tylko zmutowany bocian plujący kwasem. Gdzie ty jesteś? Na dworze, patrz na górę. Widzisz to? Jeszcze nie. Tam. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że będziemy chyba musieli tam wejść na górę. Fuck. Płynę. A gdzie ty jesteś, Ania, w ogóle? Aha, ty tam dalej stoisz. Przez chwilę cię tam nie było. To gdzie ty byłeś? Bo ja poszłam korytarzem tam za checkpointem. Aha. Tylko, czy my mamy skakać tam na wprost? Wodę i tutaj stanąłem, bo cię tam stawiam. Aha, okej. Czyje żarcie tam leży? Byłam i spadłam. Co za sierota. Czyje żarcie tam leży? Dawaj tego dyrka. Ja wyrzuciłem, bo tego nie... Czyje żarcie tam leży? O Boże. Czuję wszystkie, kurczę, w narzędzia. Prawda, mieczyk harem? Możesz zrobić naleśniki. No. Okej. Okay. Tylko nie mamy w sobie pieca. Żaden creepy mi tu nie wyskoczy. Będę cię bronić. Jestem tuż za tobą. Czuję się taki bezpieczny. O! Żwir, uciekaj! Co zrobiła? Może co ty tam odwalać? Co tam uniknąłem śmierci? Tak mnie broni, obóz jeden. Idę do was. Zegarami? Chodźmy tędy, do mieszkania Drwala chyba. Okej. Okay. Drwalówka. Drwalówka. Leśniczówka może. No, może być. O. Skrzynka. O. Jest coś ciekawego? Sikienka jedna dla mnie. To dla mnie. Tak, nic. Nie żartuję. Nic nie ma ciekawego za bardzo. Tu jeszcze jest. O! Tu jest coś dla ciebie! Tu jest coś dla ciebie! Chodź tu szybko! O ja. Chodź. Space Invader? Patrz. Tu. Pokémon! Ja tu zostaję. Żegnaj. Chowaj się w Pokébolu. No to go. Oh my god. Ty to widzisz? Iha. O, to nie to miałem zrobić. Ja wolę nie skakać po tej wodzie, ale au. Nie chcę do wody, nie chcę. Checkpointie. Nie zabić mnie. Au! Kurde, jak się utrzymać na tej wodzie? Ratunku, Jezu! Surfuj! O Boże! No, najwyżej coś zepsujemy. No. Czekaj, chcę zobaczyć, jak coś psujesz. Okej. Okay. Dobra. Tu weszłam, nie wiem po co. Na tej mapie nic nie dam było. Dam ci mięsko. Dzięki. Dobra, tu w skrzyni nic nie ma. Znaczy, to dobra, jest... to ponaciskajmy to.
Dobra, chodź. Okej, okay, to jest... O, trzy gold nuggety. Jest lepszy. Dobrze, to teraz tak jeszcze bardzo szybko na koniec. Mam nadzieję, że bardzo szybko. Przepraszam, jeżeli ten vlog będzie za długi, ale po prostu ciężko zmieścić to wszystko w czasie. Więc teraz jeszcze na szybko parę informacji. Pierwsza jest taka, że bardzo chciałam zrobić coś dla Was z okazji tych 3 lat na YouTubie, nie tylko taki filmik podziękowaniowy, bo w sumie nic Wam za bardzo z tego nie przyjdzie, że sobie to obejrzycie, oprócz pośmiania się ze mnie. Także jeszcze dzisiaj, czyli jeszcze 28, tak, wrzucam to 28, jeszcze dzisiaj pojawi się drugi filmik, drugi vlog, z tym, że ten vlog będzie na konkretny temat, nie wiem, czy zdradzać, czy nie zdradzać. Nie, nie będę zdradzać. Myślę, że warto czekać. Pojawi się na pewno w subskrypcjach, jeżeli nie subujecie, więc nie ma problema. Okej, okay. Jeszcze taka jedna informacja dla Was. Myślałam nad tym, czy by nie zrobić nie wiem, czegoś w stylu właśnie pytań i odpowiedzi, że na przykład Wy zadajecie w komentarzach pytania, a ja Wam odpowiadam w formie vloga, czy coś takiego. Zastanawiałam się nad tym, bo chciałam też coś więcej jeszcze dla Was zrobić, jak tylko mam możliwość. No i chciałabym, żebyście się wypowiedzieli, czy chcecie coś takiego, takie pytanie i odpowiedzi, czy nie. Tylko proszę nie zadawajcie teraz pytań pod tym filmem, tylko do tego będzie osobny filmik, jeżeli wyrazicie taką chęć, żeby coś takiego zrobić. No i w sumie by było na tyle. Dobrze, no to to by było w sumie na tyle z tego mojego vloga specjalnego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że... nie wiem, obejrzą to osoby, którym tutaj podziękowałam. Byłoby mi miło z tego tytułu. No i cóż, to by było w sumie na wszystko. To by było wszystko. Tak jak mówię, jeszcze potem pojawi się vlog numer 2, do którego zachęcam naprawdę, bo będzie tam coś dla Was specjalnego. Coś, z czego, powiedzmy, będziecie mieli większe korzyści niż z tego vloga. No i cóż, to tyle. Dzięki jeszcze raz. Miło mi jest, że 3 lata wytrzymałam na YouTube i mam nadzieję, że jeszcze długo wytrzymam, że jeszcze będę dalej długo nagrywać. No bo na razie nigdzie się nie wybieram. Nie mam innych planów. Także... Także. To już koniec. Na razie. Pa, pa.